z panów mówi, że w przypadku gospodarstw z produkcją zwierzęcą, to 70% nigdy nie wyszło. To by krowy musiały pozdychać, żeby strata w gospodarstwie była 70%, ale przypomnę, to zostało zmienione. To już nie obowiązuje. W tej chwili liczymy 70% dla konkretnej uprawy na polach, na których ta uprawa w gospodarstwie rośnie. To zostało poprawione i już to, co jeszcze było, tak denerwowało rolników w 2015 roku, zostało zmienione. No, wydaje się, po myśli i zgodnie z oczekiwaniami rolników. Sprawa trudna i właściwie nie wiem, co panu odpowiedzieć w sprawie zadłużenia gospodarstw, które nakupowały ziemi. Czy państwowej, czy prywatnej. Bo było szacowanie bardzo optymistyczne, w rolnictwie jest dobrze, kupujemy. Teraz jest problem, z czego to spłacić. Proszę państwa, trzeba przeanalizować, jakie są możliwości pomocy, to jest jedno, bo wszystko, każda prolongata wszystko kosztuje. Nie ma pomocy, która nie kosztuje. Każda pomoc generuje środki z budżetu państwa, na które składają się podatnicy. A może jednak jest sytuacja taka, że teraz wydłużanie warunków spłaty kredytu to jest odejście od tego, co było elementem przy przetargu. Bo może ten by nie wygrał, który deklarował szybką spłatę. A przegrali ci, którzy realnie podchodzili do dzierżawy, do kupna, wiedząc o tym, że nie da rady w parę lat spłacić. Czy teraz mamy zmienić reguły, na podstawie której ludzie wygrywali przetargi? To proszę się zastanowić. Gramy w otwarte karty, rozmawiamy bardzo szczerze. Wielu chętnych na ziemię, wygrywa jeden, za chwilę przychodzi i mówi, ale ja tu nie wiedziałem, że tu są jakieś wady tej ziemi. Widziały gały, co brały. Albo ja nie jestem w stanie spłacić tego teraz w terminie. To po coś licytował? Po coś występował? Zwróć tą ziemię i inny weźmie. I w rolnictwie pozostanie. Natomiast ja chcę jednak doprowadzić do tego, że mechanizm powinien działać w sposób automatyczny, żeby nie było jakiejś szczególnej uznaniowości, bo tam, gdzie jest uznaniowość, tam jest korupcja, tam są układy polityczne, układy gospodarcze, tam jak u Orwella, równi, równiejsi. Ale myślę, że musi być jakiś jednak mechanizm, bo życie jest tak skomplikowane, że sytuacja pojedynczych gospodarstw jest wyjątkowo różna i nie można też wszystkiego jakby do jednego mianownika sprowadzać. Jakiś mechanizm, ale bardzo transparentnego analizowania poszczególnych przypadków, to dotyczy między innymi 30% i dzierżaw, indywidualnych przypadków, które się odbywają nie w zaciszu gabinetu dyrektora, KOWR-u czy ministra, wszystko jedno, tylko jest absolutna dokumentacja, która pokazuje, jakie przesłanki społeczne, produkcyjne, gospodarcze, przyrodnicze zadecydowały, że taką decyzję podejmujemy i jej bronimy. Byłbym za tym, żeby taki mechanizm był stworzony, ale mechanizm, który każdy będzie widział. Po to, żeby przeciąć układy. Ile było układów przy ziemi państwowej przez te lata, ile rzeczy się działo, to niektórzy wiedzą, inni się domyślają. Proszę bardzo, zapraszam, żeby do tej dyskusji zachęcam. O pomocy de minimis to już pani dyrektor mówiła. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę.